chcę coś powiedzieć. Panie Cezary, w imieniu wszystkich sąsiadów z osiedla Akacjowa chciałam panu serdecznie pogratulować zdobycia pierwszego miejsca na festiwalu piosenki w Grecji. I chciałam państwa powitać serdecznie w domu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Panie Cezary, jakie to uczucie być taką gwiazdą piosenki? O jaką tam gwiazdę? O tam gwiazda! Panie Cezary, nie ma w tym żadnej przesady, ale na pewno jest pan zmęczony. Opowie pan nam o tym wszystkim na tej imprezie wieczorem. Na jakiej imprezie? No, myśmy się wszyscy zwrócili i dziś o 8:00 w naszym klubie osiedlowym odbędzie się impreza na pana cześć. To nadzwyczajnie! No bardzo się cieszę, dziękuję. Do zobaczenia wieczorem! A to gdzie mam postawić? O! Może tu, co? Może być. To jest ta nagroda, którą tatuś dostał. Super! A mogę ją zabrać do szkoły i pokazać kolegom? No musisz go o to spytać. A to jest dla ciebie. Grecka gra komputerowa. Wow! Dziękuję! Zaraz zobaczę, co to jest. No, impreza na cześć Cezarego. Coś takiego. Cudnie, nie? To bardzo miło ze strony naszych sąsiadów. Bardzo miło. Pani Tereska! Jeszcze nigdy na naszym osiedlu nie działo się coś takiego jak dzisiaj. Przyniosła. Państwu dzisiejszą gazetę. Dziękuję, Cezary, na pewno się ucieszy. A pani Teresko, ja przepraszam, bo jeszcze nie zdążyłam zapakować. Proszę to dla pani, z podziękowaniem, że zajmowała się pani chłopcami i domem. Jakie piękne. Dziękuję, pani Patrycji. To ja dziękuję. Śliczne. No, czaruj zasnął, zanim zdążyłam opowiedzieć mu bajkę. On jest taki przejęty tym, że nas znowu zobaczył. Cezary, dzisiejsza gazeta. Proszę. Dziękuję. Czy może coś ciekawego zdarzyło się tu przez ten czas, pani Teresko? Pani Teresko. Czy coś się stało? Dlaczego pani na mnie tak patrzy? Nic. Na pewno? Na pewno. Tylko widzi pan, ja jeszcze nigdy w życiu nie byłam w pobliżu żadnej gwiazdy. Bo moim ulubionym piosenkarzem kiedyś był Piotr Szczepanik. A teraz jest Cezary. Cał Wiśniewski, gwiazda polskiej piosenki. Ja nie jestem żadną gwiazdą, pani Teresko. I do tego zapewniam panią, że jestem taki sam, jaki byłem przed wyjazdem do Grecji. Czy pani tylko tak wydaje? No to lecę. Spotkamy się wieczorem na tej imprezie w klubie. No, na imprezie w klubie. Na imprezie. Ja muszę koniecznie przed tą imprezą iść do fryzjera. Zaraz do niego zadzwonię. A! I zaproszę też na tę imprezę wszystkich naszych znajomych. Muszą koniecznie przyjść. Myślałam, że te dziewczyny rozerwą Cezarego na kawałki. Boże, ja nie wiedziałam, że on jest aż tak znany. Aż tak uwielbiany. Ja też nie. A gdzie on jest? No, został przed domem. O Boże! Cezary! 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 Co się dzieje? Czy te dziewczyny zwariowały? Nie, one nie zwariowały. One chciały tylko pana dotknąć, bo pan jest teraz gwiazdą. A gdzie tu masz marynarkę? Jakaś dziewczyna ją ze mnie zerwała, no. Ale pan Stanisław jej zabrał. Nie no, muszę się przebrać. Coś takiego. Spójrzcie mnie, to ja! To Stasiu! Spójrzmy go! Stasiu! Pan uważa! Do
chcę pamiątkę po panu Cwale. Co to jest? Wszystko, co zostało z jego marynarki. Zerwało ją panu z rąk. Niezupełnie. Zorientowałem się, co się dzieje i sam się do tego przyłożyłem. Starciu! Co pan mówi? Sam ją porwałem i sprzedałem każdy kawałek po 10 zł. Żartuję. Nie żartuję. On nigdy nie żartuje, jeżeli chodzi o pieniądze. Jasne. Proszę, ile zarobiłem. Ma pani może jakieś stare garnitury, koszule, krawaty pana Cwała, które mogłaby pani mi dać? Panie Stanisławie. A nie, zaraz. Nie musi mi pani niczego dawać. Mam w domu kilka starych koszul pana Cwała, które zakładam do pracy przy domu. To może być najlepszy interes, jaki zrobię w życiu. Ale... O! On już wstał? Kto? No, Cezary. Chcemy odkurzyć mieszkanie, ale nie chcemy mu przeszkadzać. No, odkurzajcie sobie, nie przejmujcie się, Cezary. Nie, nie chcielibyśmy go budzić. Nie chcemy mu w niczym przeszkadzać. A co się z wami dzieje? Ja rozumiem te nastolatki wczoraj, ale dlaczego wy nagle traktujecie go, jakby był jakimś królem? Czy coś takiego? To już nie jest ten sam Cezary, którego znaliśmy. Pan Cwał nie jest już takim zwyczajnym człowiekiem jak my. Jest teraz gwiazdą piosenki. Dajcie spokój, jaką tam gwiazdą. Nie mów tak, on jest gwiazdą. Ale co wam się stało? Dzień dobry, panie Cwał. Dzień dobry, panie Cwał. Pan pozwoli. Dziękuję pan za to. Stasiu, nalej panu kawy. Dziękuję. Ma być z mleczkiem. Poproszę. Proszę. A słodzi pan? No, dziękuję. A co się z wami dzisiaj dzieje? Nic, nic. Dziękuję za kawę. Pa, kochanie. Pa. To muszę już lecieć do klubu. Do widzenia, panie Cezary. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No wiecie? Wstyd mi za was. Jak wy się zachowujecie? Pozwoliliście wyjść mu samemu z domu? Trzeba go było zanieść do samochodu, żeby sobie butów nie pobrudził. No. Bo teraz już nie jest tak, jak było. Wszystko się zmieniło. Słucham. Jeżeli chce pani przeprowadzić wywiad z moim mężem, to proszę zadzwonić do niego do klubu. O! Chce pani zrobić wywiad ze mną? Cieszę się. Naturalnie, że się zgadzam. Kiedy? Dzisiaj po południu. Naturalnie, że mam czas. Czekam. Dziękuję, do widzenia. No i co wy na to? Dziennikarka magazynu Wszystko na pokaz chce zrobić ze mną wywiad i zatytułować go Historia Patrycji Cwał-Wiśniewskiej. Wspaniale. No nareszcie. Wreszcie ktoś zorientował się, że ja też jestem ważna. Dzień dobry, pani Patrycja Cwał-Wiśniewska. Dzień dobry, proszę, niech pani wejdzie. Dziękuję. Proszę. Magda Gąsuszko. Bardzo mi miło. Proszę, niech pani siada. Dziękuję. Napije się pani kawy. No, dziękuję. Proszę. Mam dzisiaj po południu jeszcze jeden wywiad, dlatego jeżeli pani nie ma nic przeciwko temu, przystąpmy od razu do pracy. Ależ naturalnie. Proszę bardzo. Moje panieńskie nazwisko brzmi Patrycja Mikułowska. Urodziłam się w Warszawie w roku 1900... Nieważne. Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Po ukończeniu szkoły średniej, którą ukończyłam tu w Warszawie w roku... Powiedzmy, że ukończyłam ją 4 lata potem, kiedy ją zaczęłam. No więc po skończeniu szkoły średniej... Nie zapisuje pani tego? Zapisuję. Proszę mi powiedzieć, kiedy po raz pierwszy spotkała pani Cezarego?
to było dużo później. No więc po skończeniu szkoły... Pani Matrycio. Tak, słucham? Proszę mi powiedzieć, kiedy go pani poznała. A myślałam, że to ma być o mnie. O pani, naturalnie, ale od chwili, kiedy go pani poznała. Proszę pani, ja miałam bardzo ciekawe życie, zanim poznałam Cezarego. Nie wątpię w to. Ale moi czytelnicy są zainteresowani panią tylko jako jego żoną. Więc nie chcę niczego się pani dowiedzieć o mnie? Pani Patrycjo, pani nie zdaje chyba sobie sprawy, co pani mąż znaczy dla miliona naszych czytelników. Z czego 800 tysięcy to kobiety, które marzyłyby tylko o tym, żeby być na pani miejscu. Proszę pani, ja w ogóle nie rozumiem tej całej historii. Mój mąż pojechał do Grecji, wygrał ten jeden festiwal i teraz nagle wszyscy... 800 tysięcy? To kobiety? Tak, proszę pani. I każda z nich chciałaby być na moim miejscu? Tak, proszę pani, i ja jestem jedną z nich. Pani Patrycjo najmilsza. Co? Pani jest przecież wybranką losu. Ja? Oczywiście. Tylko od pani zależy, czy Cezary będzie szczęśliwy. To panią wybrał los, żeby spełniać każde jego... życzenie i swoją miłością i poświęceniem wypełniać każdą jego chwilę radością. Cezary nie jest zwyczajnym człowiekiem, jest kimś wyjątkowym. Niech pani poświęci mu całą swoją uwagę i uczyni go szczęśliwym. Uczynię. Jasne, że uczynię. Ma pani wielkie zadanie do spełnienia. Niech pani mi zaufa. Wywiąże się z niego jak najlepiej. To świetnie. A teraz muszę już iść. A co z tą historią, którą miała pani napisać o mnie? Napiszę. Napiszę o tej wielkiej zmianie, jaka w pani nastąpiła na moich oczach. 800 tysięcy moich czytelniczek będzie mogło spać spokojnie na swoich zalanych łzami poduszkach. Kiedy przeczyta pani historię pod tytułem Jestem jego niewolnicą. Do widzenia, pani Patrycjo. Kilka z tych wczorajszych dziewczyn stoi przed naszym domem. Podjechałem od tyłu i musiałem wejść od kuchni. Proszę, pomogę ci. No, dziękuję. Masz dzisiejszą gazetę? Gazeta. Zaraz ci przyniosę. A ty usiądź. Musisz przecież odpocząć, nie przemęczaj się. Proszę. Czy stało się coś złego? Na pewno? Na pewno. Wszystko jest w porządku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Stanisławie. Ma pani dla mnie jeszcze jakieś pamiątki? Nic już nie mam. Wczoraj wziął pan wszystko, co miałam. Co tak ładnie pachnie? Zrobiłam Cezaremu omlet z pieczarkami. On to najbardziej lubi jeść na śniadanie. Ten to ma dobrze. Co pani robi? Czyści mu pani buty? No, Cezary lubi, kiedy mu się buty świecą. Cześć. O, cześć. Dzień dobry, panie. Proszę. Twój sok. Wyjęłam z niego wszystkie pestki. Nie ma ani jednej. Tak jak lubisz. Pij, na zdrowie. Panie Stanisławie, może pan mi pomóc? I zamknąć piekarnik? Jasne. Proszę. O nie. Poczekaj, ja ci pokroję. Nie chcę, żebyś się sam męczył. Proszę. Będzie pan zaraz oglądał powtórkę meczu? No chciałbym, ale muszę jechać do klubu po nuty. O kochanie, to ja pojadę. A ty sobie obejrzyj ten mecz. Nie, no co ty mówisz? Ja pojadę, chętnie pojadę. Jutro jest w szkole, czoroś w przedszkolu, nie mam nic lepszego do roboty. Pojadę z przyjemnością. Jadę, już jadę, nie ma sprawy. A załatwić ci coś jeszcze, jak już będę w mieście? Nie, dziękuję. No, dobra.
To jadę. Na razie. Nie, no ja nic z tego nie rozumiem. Dlaczego wszyscy nagle zaczęli mnie traktować inaczej? Nawet pan. No czy ja się zmieniłem? Nie. No to, to dlaczego wszyscy nagle traktują mnie, jakbym był nie wiadomo kim? Nie wiem, dlaczego inni to robią, ale ja mam z tego całkiem niezły interes i nie chciałbym go popsuć. Pana rozumiem. Ale Patrycja, no co ona wyprawia? Czyści mi buty, no, załatwia za mnie wszystkie sprawy, nie odstępuje mnie na krok. No co się dzieje? Ja chcę być traktowany jak normalny mąż, a nie jak jakaś rozkapryszona gwiazda, no. To straszne, co pan mówi. Nie, no ja muszę coś wymyślić, żebym mnie tak nie traktowała. Ma pan jakiś pomysł? No raczej nie. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby Helena przestała mnie dobrze traktować. No, pan nie chciałby być też tak traktowany. No może i to przejdzie, znudzi się tym niedługo. No, mam nadzieję. Znudzi się? O, to może jej w tym pomogę. W czym? No w tym, żeby jej się to znudziło. Mhm. To muszę zacząć się zachowywać nareszcie jak prawdziwa, wielka gwiazda. I to taka wielka, że się wszystkiego odechce. Cezary, już jestem. Przywiozłam ci te nuty. Gdzie jesteś? Już idę. Aha, proszę, to są te... Gdzie byłaś? No czekam i czekam, bo chcę zapalić cygaro. Przepraszam, że to trwało tak długo. Cygaro? Oczywiście już przypalam. Wiesz, przepraszam, ale były straszne... korki. Nie było cię półtorej godziny. No kochanie, naprawdę bardzo cię przepraszam. Czy wyczyściłaś mi buty? Słucham? Pytałem, czy wyczyściłaś mi buty. 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 No naturalnie, że wyczyściłam, proszę. Proszę. Proszę, to są twoje buty. Nie no, te nuty. Te słowa trzeba przepisać oddzielnie. Ja nie będę się męczył i patrzył na słowa i nuty jednocześnie. No, możesz mi to zrobić? Proszę pana. Nie, no jasne. Prosiłem cię chyba o coś, prawda? Naturalnie, już. Już. Powiedziałaś, że wyczyściłaś mi buty. No wyczyściłam. A coś jest nie tak? To dlaczego nie mogę się w nich przejrzeć? Jak to nie możesz? Ja mogłam. O, teraz też mogę. Proszę. Spróbuj się przejrzeć jeszcze raz. Czy to naprawdę jest takie trudne do wykonania, jeżeli proszę, żeby te buty były wyczyszczone tak, jak chcę? Nie no, no jasne. Już czyszczę. A co ze słowami? Same mają się przepisać? A, już, już. A co z butami? Czekam na moje buty. Tak. Ale ja teraz piszę. Przecież masz dwie ręce, czy nie? Tak. Nie no, mam! To prawda! Dlaczego nie odbierasz? O! Halo? Patty? Tak, kochanie. Spadnij mi zaraz popiół. Tam na stole masz popielniczkę. Tak, ale... no nie sięgnę do niej. Ja też nie sięgnę. To co mam z nim zrobić? Rób sobie z nim co chcesz. Mam tego dosyć. Nie obchodzi mnie twój popiół, ani twoje buty, ani twoje nuty. Jeżeli chcesz,
to sobie sam przepisuj te słowa. Tak? Tak. I nie kiwnę palcem, żeby ci jeszcze w czymś pomóc. Sam sobie czyść buty, odbieraj swoje telefony, przepisuj swoje słowa, zapalaj swoje cygaro, strząsaj swój popiół. I jeżeli myślisz, że jeszcze kiedyś zrobię ci na śniadanie omlet z pieczarkami, to się grubo mylisz. Tak? Tak. I co ty na to? To genialnie. I to obchodzi mnie kompletnie. To genialnie? Jasne. Czy ty myślisz, że ja chcę być traktowany jak jakaś wielka gwiazda? A nie chcesz? No jasne, że nie. To co to ma to znaczyć, to? Oj, ubrałem się tak, żeby cię zdenerwować i żeby odechciało ci się robić za mnie wszystko. Przecież ta dziennikarka powiedziała, że mam... że mam spełniać każde twoje życzenie. Spełniasz każde moje życzenie już od 12 lat, kochanie.